Cześć kochani, tu Agnieszka i słuchajcie, robimy dzisiaj powtórne mierzymy z H&M. Pytałam się Was w ostatnim mierzymy z H&M, czy chcecie, żeby jeszcze raz sprawdzić H&M wyprzedaże, bo to co było ostatnio ani mi się do końca nie podobało, ani Wam chciałyście, więc stwierdziłam, że dobra, spróbujemy jeszcze raz. I powiem Wam tak, jedna z Was pod tym filmem z H&M napisała, że w H&M jak są wyprzedaże to jest jak szmateks. I w sumie tak się zaczęłam nad tym zastanawiać i trochę się muszę z tym niestety zgodzić. I powiem Wam, że tym razem z wyprzedaży nie znalazłam też za dużo rzeczy, ale pomyślałam sobie tak, no dobra, jak ta wyprzedaż jest taka, że ciężko to potem znaleźć na stronie i tak dalej, to spróbujemy też z nową kolekcją. I zaczniemy od wyprzedaży, chociaż w sumie to chyba mam trochę przemieszane te rzeczy, ale dobra, zaczniemy od wyprzedaży. Mam coś, co ma być przełamaniem moich modowych przyzwyczajeń i znalazłam to na wyprzedaży i ma rozmiar 40. I słuchajcie, jest to długa denimowa, nie wiem, czy to jest koszula, czy to jest sukienka tak naprawdę, bo długości jest sukienkowej, ale wydaje mi się, że jest to koszula i to jest 40, więc nie do końca mój rozmiar. Ale zaczęłam się zastanawiać, jak to zobaczyłam, że fajnie by to było nosić jako właśnie taką luźną koszulę na inne rzeczy. I ją wzięłam. I to kosztowało minus 50% ze 129, czyli 65 zł. Dosyć sporo, ponieważ na przecenach w H&M no te ceny nie są jakieś szalone, nie są te wyprzedaże jakieś super ekstra, wiecie, korzystne, ale ja lubię jakość H&M w miarę i lubię ich tak jakby design, więc stwierdziłam, że dobra, spróbuję. I przypuszczam, że tutaj mamy w składzie całkiem fajne rzeczy, zaraz się okaże. Tak, to jest 100% Liosel, więc też składowo jest to fajna rzecz i to jest takie strasznie przyjemne, ma taki strasznie chillowy vibe, jakkolwiek to brzmi, mam nadzieję, że rozumiecie. Więc stwierdziłam, że po prostu zobaczymy, a nóż mi spasuje, także mierzymy. Tak wygląda fajnie, jakby była zapięta, popatrzcie. Tak zrobimy. Myślałam, że tak do noszenia będzie spoko, nie? W ten sposób, jako taka luźna koszula i w sumie nie wygląda to może jakoś niefajnie bardzo, ale przez to, że są takie szonki tutaj, to tak dziwnie, nie? Poszerza coś w ten sposób, ale jakby ją zapiąć, to taka tunika denimowa nam powstaje. Aczkolwiek, no może to być również pewnie sukienka, natomiast ja bym chyba jej w ten sposób nie nosiła. A może spróbujemy? Zaraz zobaczymy. Jako tunika, coś takiego. No, tak fajnie to wygląda. Nie mówię, że nie, ale nie wiem, czy bym w tym śmigała w ten sposób. Myślę, że mogłoby przejść, ale tak na 100% to nie jestem przekonana, czy bym tak często chodziła w ten sposób ubrana. A staram się, jak wiecie, mówiłam przy pierwszej, że tak powiem, odcinkach tej serii mierzymy sieciówki z wyprzedaży, że chcę zostawiać z każdego mierzymy dwie rzeczy i powiem Wam, że dobrze mi idzie całkiem. Ostatnio jak było kropowe mierzymy, to miałam zostawić spódnicę i miałam zostawić bluzkę. To od razu Wam powiem, że nie zostawiłam ani jednego, ani drugiego, ponieważ na spódnicy zobaczyłam zaciągnięcie, a bluzka, jak się okazało, jak się przyjrzałam, to miała krzywo odszyty szef i miała tutaj taką dziwną falę. Nie było tego widać z daleka, nie widziałyście tego. I ja też tego nie widziałam dopiero jak się przyjrzałam, więc z wielkim bólem tylnej części ciała po prostu to oddałam. Także wiecie co? Tak na to patrzę i w ten... Trochę za mało jest takie dla mnie... Coś mi tutaj w tym kształcie z przodu nie do końca gra tak, jakbym chciała. Jakby to spiąć paskiem. No ale kurtka, jeżeli chodzi o kurtkę, o taką koszulę, nie. Myślę, że chyba jednak bym w tym nie chodziła tak jak sobie to docelowo wyobraziłam. Pokażę Wam jeszcze, jak jest rozpięte. Fajnie to wygląda z boku i fajnie to wygląda z tyłu. Ale nie podoba mi się ten przód za bardzo. Bo jak te kieszenie są po bokach, tutaj to jest jakoś tak wielko, tak szeroko, także chyba jednak nie. A jakby ją zrobić tak i zrobić z niej sukienkę, to chyba też, to już nie dla mnie, bo ja nie lubię, jak mam na guziki tutaj coś na dole, bo zawsze się boję, że mi się rozejdzie, czułabym się niekomfortowo. Także coś takiego. No szkoda, bo to jest fajne, ale tak jak mówię, no nie do końca chcę też zostawiać takie rzeczy, które będę czuła, że będę w nich chodziła po prostu. Także nic to. Obracam się jeszcze raz i idziemy dalej. Sięgam do wora i wyciągam kolejną rzecz z wyprzedaży. Mam tutaj koszulę w rozmiarze S i ona kosztowała 60,99. Wydaje mi się, że to jest trochę dużo, ale bardzo mi się spodobała. Ona jest beżowa i ma taki wzór, jakby wiecie co, takiej pustyni zaschniętej pustyni, spękanej ziemi, coś takiego. I ona jest troszeczkę przeźroczysta. Wydaje mi się, że jest całkiem taka przyjemna, taka w moim stylu. Ma wiązania na rękawkach i też na dole. I dużo różnych, wiecie, jakichś takich mniejszych fal, baneczek. Ma ukryte guziczki, co się bardzo ceni, przynajmniej w moim przypadku, bo wiecie, że ja za guzikami jakoś nie przypadam wyjątkowo. Także coś takiego jeszcze dopadłam. Wydaje mi się, że ona też może być fajna na wiosnę, ale zobaczymy, bo tak jakby to jest rzecz, do której nie jestem tak w 100% przekonana, także będę Was też prosiła o poradę, zdecydowanie o poradę, zresztą odnośnie wszystkich rzeczy, ale co sądzicie po prostu o tym konkretnym? Bo z jednej strony bardzo mi się podoba, a z drugiej strony nie wydaje mi się to tak do końca opłacalne. Musiałoby być wielkie love, jak to założę, także zobaczmy. Zrobiłam wyjątek i założyłam ją do ciemnego biustonosza. I co sądzicie? Nic nie mam, mam tylko biustonosz pod spodem, ale stwierdziłam, że przejdzie w ten sposób. Zobaczmy tak. To się związuje tak, okej. Dosyć mocno poszerza, widzicie to? Dosyć mocno poszerza sylwetkę u góry, bo te falbanki nie są troszkę wyżej, żeby tak jakby zaznaczyć ostrość ramion, tylko tu jest takie opadające wszystko, to chyba nie jest dla mojej sylwetki. Tym bardziej tutaj, gdyby na przykład, gdybym ja miała wąską talię, tam załóżmy tą dysproporcję między biodrami i tułowiem i talią, gdyby była większa i ona by jakoś tak się, wiecie, wrzynała tutaj bardziej, to myślę, że wyglądałoby to lepiej, a tak się czuję jak jakiś paź. Nie wiem dlaczego, trochę. No nie, też się nie czuję w tym za dobrze. Znaczy generalnie tak, sama w sobie jest fajna i mi się bardzo podoba, ale też się nie czuję w niej za dobrze. To nie jest to, co myślałam, że będzie. Widzicie, tutaj, tak, tutaj też można zawiązać, a nawet jest zawiązana już, widzę. Jeszcze to zasupłam bardziej, coś takiego. No chyba nie. Chyba jednak nie. I teraz tak, kolejna rzecz, uwaga, na pewno Was to zdziwi, ale jest to sweter. Uwaga, sweter. Jest to sweter z nowej kolekcji i od razu mogę Wam powiedzieć, że ma 71% bawełny, 28% akrylu i aż 1% wełny. Ale słuchajcie, wydaje mi się, że fasonowo i kolorystycznie to jest to, czego szukałam. On ma taką stójkę. On jest duży, ja go mam w rozmiarze S, ale jest taki, popatrzcie, ogromniasty po prostu. Pokażę Wam, jaki ma splot z bliska. Aczkolwiek mam obawy, że to będzie przepalone, no ale trudno. W każdym razie, jak go zobaczyłam, to poczułam takie cozy od razu, że to jest taki sweter, w którym mogę się zawinąć, schować i będę się bardzo komfortowo czuła. A jako, że jestem na etapie poszukiwania takiego swetra do winylowych spodni, nie tylko zresztą, ale tak jakby docelowo, właściwie taki sweter to jest do wszystkiego, ale docelowo będzie właśnie fajną rzeczą do takich winylowych spodni, także postawiłam na niego. I uwaga, on kosztuje 129 zł, więc to jest moim zdaniem bardzo dużo jak na sweter. Tak wychodzę z założenia, gdyby to był, no nie no, skład niby jest ok, ale moim zdaniem to jest po prostu dużo. I tyle. Słuchajcie, zmierzmy. Okej, to jest S-ka. On jest duży, ale ma odpowiednią długość. Popatrzcie, to jest dokładnie ta długość, o którą mi chodziło. I tak się fajnie z tyłu schodzi w dół, nie? Jest taka asymetria. Z przodu tutaj też zasłania tak jak bym chciała. Dziwne jest to trochę, że tutaj tak odstaje. Coś takiego. Jak to się układa? Aha, tu się zagina tak dziwnie. Ale wiecie co? Podoba mi się ten sweter. Fajnie się w nim czuję. Kurczę, rękawy też są dosyć luźne, nie można ich tak podwinąć za bardzo. Ale wiecie co? Chyba się najfajniej czuję w tym swetrze ze wszystkich swetrów, które mierzyłam tego typu we wszystkich filmach, bo chyba w każdym się pojawia coś w ten deseń. Naprawdę się w nim dobrze czuję. Może nie leży idealnie, ale to jest chyba to, o co mi chodziło. Tak mi się wydaje. Co sądzicie? Pokazuję się Wam. Jestem boso w tym momencie. Ale mam nadzieję, że to Wam nie odbierze odbioru tego, jak wygląda do tych spodni. Nie no, spoko jest, podoba mi się. Ale dziwne, popatrzcie jaka rozmiarówka w ogóle, że to jest S-ka, a on jest duży. Dziwnie się tutaj układa trochę, ale tak jak mówię, poczułam to, jak go założyłam. Napiszcie mi, co sądzicie, czy jest fajny, czy jest niefajny, czy go zostawić, czy nie. Ja jestem tak na 98%, żeby go zostawić. I bo wy już wiecie, jak ten sweter mi siadł, czy mi nie siadł. Jeżeli sweter nie będzie ok, to jeszcze jest jedna szansa. Bluza. I to też jest bluza, nie, to jest akurat w rozmiarze M. 34,99. Ogromna, przeskalowana bluza, też w takim właśnie kolorze Cree. Po prostu bluza, no co tutaj dużo mówić. Zobaczymy szybko, co mamy w składzie. 55% bawełny, 45% poliestru, czyli składowo powiedziałabym, że źle nie jest. I no nie wiem, jest taka prosta, zwyczajna i właśnie też mogłaby siąść do takich spodni, w których wiecie, chcecie na przykład zasłonić pupę i tak dalej, poczuć się tak cozy, tak przytulnie, więc stwierdziłam, że wezmę ją i zobaczymy, którą z tych dwóch rzeczy wybiorę, czy sweter, czy bluzę. No bluza jest zdecydowanie tańsza, ale no nie wiem, zobaczymy. Patrzcie, widzicie, kolorek jest świetny, mam nadzieję, że znowu się nie przepali nic, ale jest świetny, także zmierzmy. Też jest duża. I to taka duża. I podobnie się, popatrzcie, układa na dole jak ten sweter. Też się robi tutaj takie zaokrąglenie dziwne. Ale w tym chyba wyglądam tak, w sensie w tamtym jakoś wydaje mi się, że lepiej, w swetrze w sensie, niż w bluzie. O, popatrzcie, jak to z boku wygląda, widzicie? To mi się już tak nie do końca podoba. Jest tak, jakbym miała taką strasznie krótką sukienkę bluzową założoną. Z tyłu też trochę tak dziwnie odseje. W sensie ona mi się podoba, jest fajna, ale chyba czuję się lepiej w swetrze. Ech, no to teraz będzie problem. Pokażę Wam się jeszcze z różnych stron i doradzajcie. Na co postawię? Ej, co tu tak odstaje? Tutaj rękaw tak odstaje? Dziwnie? O tu? Odstaje. Ojejku, widzę teraz w szafie mi się odbija. Z drugiej strony też tak jest? Ale w swetrze też mi tak odstawało trochę. Nie wiem, nie widzę tego w ogóle, jak to wygląda. Musicie mi doradzić. Co sądzicie? Tamten sweter czy ta bluza? Na co postawić? Co jest fajniejsze według Was? Ja jestem, przyznam, bardziej swetrową dziewczyną niż bluzową, ale generalnie jest spoko. Może tak, doradźcie mi. I jeszcze zostały dwie rzeczy niewyprzedażowe, więc przechodzimy do nich. Zobaczyłam na manekinie kombinezon jeansowy, denimowy, z cienkiego, miękkiego denimu i on kosztuje chyba 149,99, no tam 150 zł bez grosza. Bardzo mi się spodobał na manekinie i pamiętacie w tamtym roku moją akcję z moją mamą, jak moja mama jeździła, ściągała z manekinów specjalnie dla mnie w innym mieście właśnie kombinezon i tak mi się strasznie to skojarzyło i tamten jest bardzo fajny, okej, przyznaję się, nie chodziłam w nim za dużo, ale jest bardzo fajny i tak jakby jest miłe wspomnienie z nim związane i jak zobaczyłam znowu w H&M kombinezon i zobaczyłam, że mi się podoba, to stwierdziłam, że go wezmę. Nie wiem, jak wygląda, nie mam pojęcia, wiecie, ja nie wiem, jak te rzeczy wyglądają, bo ich po prostu nie mierzę, także coś takiego. To jest taki w typie worker, tylko że po prostu denimowy. Mamy tutaj kieszenie, znowu chyba zasłonięte guziki, tak? Pasek w talii i bardzo luźny dół. I z tego, co kojarzę, to on był podwinięty, nogawki na manekinie, ale takie naprawdę luźne. Wzięłam go w rozmiarze 38, bo zdaje się, że właśnie tamten mam w rozmiarze 38 i się bałam, że jak wezmę 36, to może na przykład ta odległość tutaj być do kroku za mała i wiecie, tego nie robimy, tego nie nosimy, wiadomo. Także coś takiego. Ma też zawijane rękawki. To jest denim i dzisiaj, ja nie wiem, co się stało, ale naprawdę denimowa koszula, coś, co jest totalnie do tej pory, no nie, mam jedną, którą lubię, ale takie nie do końca, wiecie, nie do końca tak się ubieram. I teraz jeszcze to. I bardzo jestem tego ciekawa, także mierzmy. I teraz jak się mam w tym czuć? Wiecie co, podoba mi się to, ale nie wiem. Kurczę, niby jest fajne, jest w tym coś ciekawego, ale z drugiej strony jak jakiś plumber, coś takiego, jak jakiś hydraulik się czuje, nie wiem, taki wiecie, Mario Bros i tak dalej. Na pupie ciekawa jestem, jak leżą, bo nie widzę, ale wydaje mi się, że całkiem spoczy. Nie wiem, podoba mi się to. Jest coś, co mi się podoba, ale boję się, że Boję się, że to będzie za mało, ale z drugiej strony, kurczę, no jest fajny ten kombinezon. Nie mówcie, że nie... Znaczy, no nie wiem, zależy co kto lubi. No dla mnie jest fajny, więc właściwie dopytam się osób, które lubią kombinezony. Jest w nim coś takiego trochę sporty, bardzo chillowy jest. I chyba jestem na tak. Chyba jestem na tak. To jest ciężka decyzja. Tak was trochę męczę tutaj, nic nie mówię, stękam, tylko bardzo to musi być ciekawe dla was. Ale słuchajcie, wydaje mi się, że go zostawię. Wydaje mi się, że go zostawię. On też może fajnie wyglądać... Aha, tylko ja mam biustonosz tylko. On też mógłby fajnie wyglądać z jakimś topem pod spód, ale też zapięty może być całkiem spoko. Wiadomo, że to jest taki fason, który skróci nogi. Od razu o tym mówię, bo zawsze jak o tym nie powiem, to ktoś mi napisze taką prawdę niesamowicie objawioną, że przecież to skraca nogi. I know, I know. Także coś takiego. Zapięty pod szyję to już nie, to już no, not my type chyba. Chyba, że z jakimś naszyjnikiem to też by mogło ciekawie wyglądać. Ale tak rozpięty, ej, co sądzicie? Dajcie mi koniecznie znać, bo ja chyba jestem na tak. Taki chillosławkowy jest, nie chillosławek? Śpi sobie jak zwykle pod lustrem, jak nagrywam. Także tak, jestem wstępnie na tak. A teraz wy pomóżcie koniecznie. I rzecz ostatnia. To jest coś, co mam. Tak mi się przynajmniej wydaje. Pamiętacie, jak robiłam na jesieni Mierzymy z H&M i tam wszystko praktycznie, o ile nie wszystko zostawiłam z tego Mierzymy, był tam taki fajny płaszcz ze sztucznego zamszu, taki beżowy, rudawy, ciemno, taki kamelowy, no coś w tym stylu. No i właśnie, wchodzę do H&M i widzę, że wiszą, chyba to jest ten sam płaszcz, tylko w nowych kolorystykach. Troszkę delikatniejszy, jaśniejszy właśnie, taki kamel, brązik, coś takiego. To mnie nie interesuje, bo mam tamten, który notabene uwielbiam i przechodziłam w nim całą jesień. I nudziakowy. I pomyślałam sobie tak, matko, ja tyle szukam takiego idealnego nudziaka, żeby miał idealny fason, który mi się podoba, w którym się będę świetnie czuła. I jak zobaczyłam, że właśnie w tej wersji kolorystycznej zrobili płaszcz, który ja uwielbiam nosić, to stwierdziłam, że tak jakby ja się nawet nie zastanawiałam. Ja po prostu wzięłam rozmiar, tak tu miałam chwilę zagwozdki, bo w tamtym bodajże było 38, 36 tego typu rozmiarówka, a tu było po prostu S. Stwierdziłam, że właśnie wezmę tą eskę i to jest rzecz, którą ja już zmierzyłam i ona jest dobra, bo wiecie co, musiałam ją zmierzyć, bo tak jakby nie chciałam zostawiać tego przypadkowi, że na przykład później pójdę, okaże się, że jest zły rozmiar i tego nie będzie, bo to było coś, co jest totalnie dla mnie bazą, która będzie mi na wiosnę idealnie do wszystkiego siedzieć. To jest płaszcz, właśnie tak jak Wam powiedziałam, ze sztucznego zamszu, wiązany, on nie jest zapinany, on jest wiązany po prostu w talii i tutaj ma takie klapy, ja tamten mój uwielbiam, po prostu genialnie się w nim czuję, więc stwierdziłam, że kupię też ten i 199,99, czyli to kosztuje 200 zł. To jest, no wiecie, no płaszcze są po prostu drogie, jak wchodzą nowe kolekcje. Ten mój zresztą był przeceniony, chyba widziałam w H&M, ten brązowy, może na stronie też na jakieś 99 zł. I oczywiście pewnie te też będą w którymś momencie przecenione, ale nie chciałam tego zostawiać przypadkowo, po prostu. I tamten ma 100% poliestru, przypuszczam, że to jest to samo, ale te płaszcze się noszą, słuchajcie, rewelacyjnie. Znaczy te płaszcze, no tamten, więc zakładam, że ten też po prostu... Skoro jest to to samo. Tutaj jest troszkę jaśniejszy ten materiał, więc może być problematyczny, jeżeli chodzi o brudzenie się trochę, ale myślę, że dam sobie z tym radę. Tak, no i tu mamy 90% poliestru, 10% elastanu. Tamten śmigałam, uwielbiam. Myślę, że z tym będzie to samo na wiosnę, także tutaj od razu Wam mówię, że on ze mną po prostu zostaje. Tutaj Was mogę zapytać o to, co sądzicie, jak wygląda, czy Wam się podoba, ale decyzja już została podjęta, także pokażę Wam, jak leży. Pomyślałam, że pokażę Wam ten płaszcz do tego kombinezonu, because ja wiem, jak on wygląda do takich normalnych jeansów czy do bluzki. Wygląda po prostu ok. A zobaczymy sobie w takim dzikim zestawieniu trochę. O, chyba niepotrzebnie odwijałam rękawy, no tak. Zobaczymy, czy to będzie grało, jak założymy w takim zestawieniu. Może grać, a może nie grać, bo tego typu zestawienia są, że tak powiem, wymagające trochę. No, powiedzmy, że wygląda spoko jak dla mnie. Że wygląda to w ogóle jako zestaw spoko. i jestem na tak, żeby nawet tak śmigać w tym. A teraz wiecie co, zawiążę go, rozwiążę ten pasek spod spodu, żeby nie przeszkadzała tutaj taka kulka i pokażę Wam, jak on wygląda po prostu zawiązany. Ja się w nim czuję rewelacyjnie, bo to jest ten fason po prostu, który bardzo lubię i ten fason, który znam i czuję się w nim świetnie. I on jest fajny do takich stylów, czy bardziej eleganckich, popatrzcie na niego, czy właśnie jakichś tego typu. W każdym razie, no płaszcz na pewno zostaje, a co do reszty, to dajcie mi koniecznie znać, czy sweter, czy bluza, czy zostawić kombinezon, czy nie zostawiać. Jeżeli chodzi o te rzeczy z wyprzedaży, jakoś chyba nie. Chyba tym razem postawiłabym jednak na tą nową kolekcję. Tak coś czuję. Take my money, jak to mówią. Okej, moi drodzy. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że to mierzenie się Wam podobało. I co? I kończymy w takim razie. Jeżeli się Wam podobało, to zostawiajcie kciuka w górę. Możecie też subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa!